Mały, 80 metrów nad poziomem morza, stoi ogromne opactwo. Zespół szczelistych budynków wzniesionych w różnych stylach. W murach obronnych jest tylko jedna brama, a przy jedynej ulicy Grande Rue ulokowały się restauracje, kilka hoteli i sklepy z pamiątkami. W 966 roku Ryszard I, książę Normandii, przekazał Mont Saint-Michel benedyktynom, którzy stworzyli tu ważne centrum nauki. 10 wieków później opactwo zaczęło przypominać kościelną fortecę, której opat i król mieli do dyspozycji garnizon wojska. Sława Mont Saint-Michel wiąże się z niezwykłymi przypływami i odpływami nawiedzającymi zatokę. Różnica poziomu morza między przypływem a odpływem może wynosić aż 15 metrów. Mont Saint-Michel wraz z pobliską groblą staje się wyspą jedynie przy największych przypływach, które zdarzają się w czasie zrównania dnia z nocą. W czasie odpływu warto odbyć kilkukilometrowy spacer wokół całego Mont Saint-Michel. Należy jednak uważać, aby się zbytnio nie oddalać od stałych brzegów. Grozi to ugrzęźnięciem w mokrych piaskach.